W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie naszym Panu, gromadzimy się w świątyni Pańskiej w to wielkie święto, w tą największą tajemnicę wiary, w obecność Chrystusa codziennie z nami w naszym codziennym życiu pod postacią chleba i wina. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Gloria, gloria.
Boże, w tym najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Nasz psalm responsoryjny brzmi: Kościele święty, chwal swojego Pana. Kościele święty, chwal swojego Pana. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele święty, chwal swojego Pana. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy. Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. Kościele święty, chwal swojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi, ustawy swej wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swojego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Coeres et sodales, fac santo.
panis vivum, qui descendet de celis, et qui manducatum panet vivet in eternum. Alleluia! Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie naszym Panu, można by powiedzieć, że ta cudowna uroczystość dnia dzisiejszego, tajemnicy naszej wiary, obecnego Chrystusa pod postacią chleba i wina, napełnia nas pewnym smutkiem. Nie możemy wypełnić naszych świątyń, nie możemy wyjść na ulicę z Chrystusem, który kocha każdego człowieka. Ale nikt nam nie jest w stanie zabrać Jego obecności z naszych serc, bo Chrystus żyje w nas, a my w Chrystusie. I to jest największy dar, jaki Chrystus nam pozostawił. Mówił: ja was nie opuszczę aż po ostatni dzień świata. Moi kochani, rozważmy sobie w naszych sercach tę prawdę. Chrystus jest naszą mocą. Chrystus jest naszą drogą, prawdą, życiem, naszą miłością, nadzieją w czasie tego ziemskiego pielgrzymowania. Kochajmy Go. Kochajmy Go codziennie, a naszą miłość wyrażajmy w miłości do siebie nawzajem, w szacunku, w życiu w pokoju, w zgodzie, bo tego oczekuje od nas Chrystus, którego spożywamy. Wielbimy Go w Najświętszym Sakramencie, w monstrancjach. A kimże my się stajemy, przyjmując Go do naszego serca? Taką żywą monstrancją. Chrystusem. Zatem, Panie Jezu Chryste, daj nam siłę i moc, abyśmy z Twojej obecności w nas umieli nie tylko mówić, że Cię kochamy, ale prawdziwie Cię kochać czynem, codziennym czynem, żeby wszyscy widzieli, jak to powiedziałeś, po czynach waszych poznają, żeście moi. Tego sobie życzmy. A teraz pozwólcie, że przytoczę dwa cytaty, które uważam, że dobrze by było, gdybyśmy może też je rozważyli. Pierwszy jest księdza biskupa Damiana Maskusa, który mówił tak, cytuję: Bożego ciała nie można sprowadzać do manifestacji, nawet jeśli miałaby to być manifestacja wiary. Każdy wierzący winien w tym dniu przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmowana i przeżywana Eucharystia
przynosi owoce w moim życiu. Jednym z owoców Eucharystii, szczególnym znakiem rozpoznawczym Kościoła w świecie, jest jedność uczniów Jezusa. O tej jedności. Abyście byli jedno, mówi Chrystus. Umiłowane bracia i siostry, strzeżmy się tego, co nas rozdziela, a pilnujmy i czyńmy wszystko, abyśmy byli jedno, jak nas o to prosi Chrystus. I jeszcze, tak jak mam w zwyczaju z racji roku poświęconemu świętemu Janowi Pawłowi II, naszemu wielkiemu rodakowi, cytat z jego myśli. Co on powiedział, kiedy myśli o Eucharystii? Cytuję. Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie, kapłana, biskupa i następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę świętego Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę świętego Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich. Sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast. Ta różnorodna sceneria moich mszy świętych sprawia, iż dziś doświadczam bardzo mocno uniwersalnego, można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego, nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią, zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On, najwyższy i wieczny kapłan, wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew przelaną na krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to misterium Fidei, dokonujące się w Eucharystii. Świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. Koniec cytatu. Rozważmy te słowa wielkiego naszego rodaka, dziś świętego Jana Pawła II. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wdzięczni za
najświętszy sakrament, przez który Jezus zmartwychwstały spotyka się z nami i karmi nas swoim słowem oraz chlebem życia, abyśmy nie ustali w drodze do domu Ojca, zjednoczmy nasze serca we wspólnej modlitwie i wołajmy do Boga. Módlmy się za Kościół pielgrzymujący do obiecanego Królestwa. Niech Eucharystia Święta, często przyjmowana, umacnia wiarę, rozpala miłość i podtrzymuje nadzieję w sercach chrześcijan. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zjednoczenie podzielonego chrześcijaństwa, aby ludzie wszczepieni przez chrzest w mistyczne ciało Chrystusa przezwyciężali rozłamy i mogli stanąć razem przy ołtarzu Pańskim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących z powodu braku chleba, odzienia, koniecznych lekarstw i dachu nad głową, aby nie zwątpili w hojność i wrażliwość ludzi dobrej woli, w których sercach sam Duch Święty rozlewa miłość Bożą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zbliżających się do kresu ziemskiej wędrówki, aby mogli wyznać wiarę w istnienie życia w przyszłym świecie i przyjąć Komunię Świętą jako umocnienie na ostatnią drogę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Z okazji przypadającej dzisiaj 80. rocznicy pierwszego masowego transportu do nazistowskiego obozu w Auschwitz, módlmy się, aby nigdy więcej w świecie nie dochodziło do tak nieludzkich tragedii i zbrodni. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy już odeszli, aby obmyci krwią Zbawiciela weszli do miejsca świętego i zasiedli do stołu razem z Abrahamem i wszystkimi świętymi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się i za nas, łamiących z dziękczynieniem święty chleb, abyśmy nosili Chrystusa w sobie i dawali Mu dobre świadectwo całym swoim życiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszystkich innych intencjach, które mamy w naszych sercach, złóżmy je tu na eucharystycznym stole i prośmy Chrystusa w tajemnicy wiary, aby błogosławił nam i tym intencjom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, troskliwy Ojcze, który hojnie otwierasz dłoń i karmisz dosyta wszystkie swoje dzieci, bądź uwielbiony przez Twojego Syna, który dla naszego zbawienia stąpił z nieba i w Najświętszym Sakramencie dał samego siebie na pokarm pielgrzymującemu ludowi, aby każdy mógł odczuwać moc Twojej miłości, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Oh.
módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący i Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary krzyża. I dlatego spożywając z apostołami ostatnią wieczerzę, oddał się jako baranek bez skazy w doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. W tym wielkim sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. Przystępujemy do uczty sakramentalnej, abyśmy przeniknięci Twoją łaską stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine venias. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Mikołaja, biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oh.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie naszym Panu, tradycyjnie, jak mam to w zwyczaju, na koniec też poproszę was, żebyście łaskawie wysłuchali myśli naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Ale chciałem jeszcze dodać jedno ogłoszenie. No nie wiem, nie wydrukowałem sobie jego, ale dotyczy ono wielkiego koncertu, który odbędzie się ku czci świętego Jana Pawła II. Jest to koncert międzynarodowy. Znajdziecie bliższe informacje na pewno w wielu innych miejscach. Z tego co pamiętam, to jest www.janpawełdrugi.koncert. O godzinie 2 po południu wystąpią w nim artyści z różnych krajów, między innymi z Polski oczywiście, ale i tutaj ze Stanów Zjednoczonych czy innych krajów. Zapraszam was bardzo, zainteresujcie się tym. Więc mówię, w przyszłą to będzie niedzielę, 21 o godzinie 2 po południu naszego czasu. Będzie można na internecie uczestniczyć w takim pięknym, wirtualnym koncercie. No widzicie, serce nasze płacze, bo chcielibyśmy, żebyśmy byli razem. Chcielibyśmy się uścisnąć, tak jak to zawsze miało miejsce, ten znak pokoju. Nie możemy dzisiaj, ale jeśli ponosimy tą ofiarę, to cierpienie, to wiemy, że Chrystus był pierwszy, który ponosił cierpienie dla nas, dla naszego zbawienia. I my też przyjmujemy ten dyskomfort, który nam towarzyszy na co dzień, te zamknięte drzwi od naszych kościołów. I tak jak Chrystus, który upadał pod ciężarem krzyża, my też. Choć jest przykro, choć czasami łzy się leją, ale się nie poddamy. Dźwigamy się, bo my przyjęliśmy Chrystusa, jesteśmy Nim. On w nas, a my w Nim. Codziennie. I
rozważmy sobie to dzisiaj, kiedy będziemy zasiadali przy rodzinnym stole do obiadu. Jesteśmy jedno, żyjmy w miłości i pokoju. Niech nas jednoczy Chrystus, którego przyjęliśmy. A teraz oddaję już głos świętemu Janowi Pawłowi II. Cytuję, bo Jan Paweł II, jeszcze przepraszam, dodam, zachęca nas do adoracji Najświętszego Sakramentu, więc cytuję. Wierni, gdy adorują Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, winni pamiętać, że ta obecność wypływa z ofiary i zmierza do komunii zarazem sakramentalnej i duchowej. Zachęcam zatem chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Na kontemplacji chrześcijanie głębiej uświadomią sobie, że misterium paschalne jest sercem całego życia chrześcijańskiego. Ta droga doprowadzi ich do ściślejszego zjednoczenia z misterium paschalnym i każe im uczynić z eucharystycznej ofiary tego doskonałego daru ośrodek swojego życia zgodnie z konkretnym powołaniem każdego z nich, ponieważ ofiara ta nadaje chrześcijańskiemu ludowi niezrównaną godność. Podczas Eucharystii zostajemy bowiem przyjęci przez Chrystusa, otrzymujemy Jego przebaczenie, żywimy się Jego słowem i Jego chlebem, a następnie zostajemy posłani z misją do świata. Tak więc każdy jest powołany, by świadczyć o tym, co otrzymał i by dzielić się tym z braćmi. Wierni umacniają swą nadzieję, gdy odkrywają, że z Chrystusem cierpienie i utrapienie mogą zostać przemienione, ponieważ z Nim przeszliśmy już od śmierci do życia. Dlatego, gdy wierni ofiarowują Panu historii swoje życie, swą pracę i całe stworzenie, ich dni zostają rozjaśnione Jego światłem. Koniec cytatu. Moi drodzy kochani, nasze kościoły, nasze świątynie już są częściowo otwarte. Wejdźmy, zaprasza nas Chrystus, adorujmy Go. Tak pięknie to ujął Jan Paweł II. Życzę Wam błogosławionego tygodnia, wszystkiego co najlepsze, a teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, jest Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.